zapytać, waszą wiedzę sprawdzić. Na początek powiedzcie mi, w jakim kraju został wynaleziony papier? Dobrze, w którym roku? Kto wie, w którym roku? To było 1911 lat temu. To jest bardzo proste do policzenia. Zobaczymy, kto pierwszy policzy. 16 minus 11? To jest 5, dobrze. 2000 minus 1900? Połączcie dwa wyniki. No i dokładnie, w 105 roku naszej ery pewien Chińczyk Cai Lung wykonał pierwszy arkusz papieru. Albo na szkodę, nie wiem, co się dzieje. Zamieszamy teraz to wszystko. Powiedzcie mi teraz tak. Masa jest tak czy nie? Ramki są? Materiały są? Prasa jest? Zanurzam głęboko pod wodę. Śmiało. I czerpiemy do góry. Do góry. Dobra, śmiało. Wysoko, 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 wysoko. Zobaczcie, woda ucieka nam przez sito, ale na sicie zostały nasze włókna oraz kwiaty. Opieramy teraz tutaj. Kasia, trzymaj za dolną ramkę. Ja zabieram teraz górną i okazuje się, że jest kartka. Jakiego formatu? A3. A5, dobrze. Ale ona jeszcze jest gruba, mokra i nierówna. Gdzie ją trzeba dać? Kto wie? Do prasy, oczywiście, ale jak z sitem? Nie. Pierwsza zasada, trzymamy mocno i równo rękę. Trzymaj. Koleżanko, i teraz bardzo ważna sprawa. Skup się. Delikatnie, w powietrzu, powoli, do góry nogami obracamy i przykładamy. Nie bój się, to nie spadnie. Chyba. Spadnie. Spadło? Nie. Bardzo dobrze, przykładamy. Dociśnij porządnie. Stresuj, poczekaj. Chodź, stań sobie tutaj, jesteś numerem jeden. Masz na imię? Skakuj. Proszę. Zanurzamy i do góry. Dziękuję. Zacznę do... Zanurzamy i do góry. Działamy. I śmiało do góry. Dobrze, 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 równo. Pięknie. Otwieramy. Do nowa. Powoli, spokojnie wracamy. I to jest to, że po roku budżecie nie nogi, to odchodzi na dziewczę, kiedy mamy ciągle dzieci. No. Kolejce, nie wiesz. Wszyscy? Kręcisz według wskazówek zegara słonecznego. Proszę. Koleżanka się rozgrzewa, zaraz będzie to kręcać. Weź na kręć, bo ludzie patrzą. Trzymaj pana z tobą, to jest na porządnie. Myślę, że ci nie dowiem, że silno, co ty tak słabiutko? No właśnie, silna, stóp. Co ci taka czerwona robi? Coś się dzieje? Muszę oddychać przy kręceniu. Śmiało, jeszcze trzy obroty i kończymy, no. Dawaj. Trzymamy ci stół. To mi trzymacie stół. Bo on nie kręci, tylko krzyż. A ty już się szkoli, to już taki stół. Co, już koniec? Ale się opaliłaś i ja się... Dobra, dziękuję, puszczamy. Prace, które dostaniecie, musicie bardzo dobrze wysuszyć. Po wysuszeniu w domu proszę na gorąco przeprasować żelazkiem i wtedy będzie można na tych kartkach pisać, malować czy też rysować. Kto był pierwszy? Koleżanko, zapraszam cię tutaj. Przygotuj rękę teraz tak. Kto dostanie kartkę na rękę, pracę, kładziemy sobie tutaj spokojnie na trawę. Dlaczego co? Ale
też piękną rękę. Spracowaną. Ale zobacz, jakie piękne moje wyszło. Proszę przez najbliższą godzinę z tą pracą nie biegać. Nie biegać, dziękuję bardzo. Dziękuję. Takie samo zalecenie, dziękuję bardzo. Podpisaną na wodę, tak? Podpisaną na wodę. Tak. I liczysz. Za dwa rogi wyciągasz, dwie ręce. Przekryj w jedną stronę. Naprawdę wychodzą wam bardzo ładnie. To chyba od wody zależy też. Naprawdę, bo to zależy od tego, jak... To jest przechylenie. I teraz pokładasz, a możecie tam odkładać. Odbijamy pieczęcie lakowe. Takie jak dawniej odbijano na wszelkich rodzajach listach, glejtach, certyfikatach, wszelkiego rodzaju dokumentach. Damy do stołu i piszemy gęsim piórem. Zobaczcie, gęsie pióro jest zaoszczone tak jak stalówka w waszych piórach. Maczamy w atramencie, który znajduje się na stole w takich słoiczkach. A te słoiczki nazywają się? Kałamarze. Stara gwardia to wszystko jednak wie. Kiedyś na kopalni, żebym wiedział, kiedy razem świętujemy, to dałem Barbara. Proszę. I do góry. Pięknie. Proszę. I do góry. Czy? Jak to się trzyma? Nie ma. Co? Arek? Erik. Erik. Ja się za tego wzięłam. No. Bo i się pójdź po alfa pacjentów. Pięknie. Oliwier, jak masz na imię? No imię. Oliwier? Tak. No, jest. Ja widzę. I teraz Efki jak Fabian. Fabian trupia czacha. Jedziemy i nas nie będzie. Po napisaniu kartek nie obracamy tak w pionie. Trzymamy płasko, żeby nie pozalewać ubrań. Gdy skończymy pisać, ręce kładziemy na szary papier i osuszamy. Nie kładziemy na ubrania. Fajnie się pisze gęsim piórem? Chcielibyście w szkole pisać gęsim piórem? Nie. A ja słyszałam po wakacjach, że będziecie pisać piórem. Tylko jeszcze decyzja nie zapadła, czy gęsim, czy kaczym. Mateusz, ale ty widzę, to by się nie udało. Gdzie jest I? Da. Przed J, nie? Przeważnie jest I. Ale? A co to jest? Dobre. I. Tak? Nigdy chcę biegać, ale na ciebie się pobiegała. A czy to może jakąś gazetę rzucić?